Cześć, z tym Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sneak Peeków. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie skiny Halloweenowe, które zostaną dodane wraz z nową Halloweenową aktualizacją. Ale zanim przejdziemy do testowania skinów, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci mordeczko, odezwij się do mój email gaming@farel.com, a ja podeślę ci kodzik. Ostatnio w jednym z odcinków wspominałem, że szykuję dla was pewną niespodziankę. I uwaga moi kochani, bluzy Farela wracają do sklepu. Moi kochani, te bluzy były tylko i wyłącznie w limitowanej kolekcji. Było dostępnych 300 zestawów, taki nadruk z przodu, taki nadruk z tyłu, a do tego zestawu był dorzucany przycisk YouTubera. Taki o, właśnie, Farela z podziękowaniami z okazji 1 000 000 subskrypcji. Bardzo dużo wiadomości dostawałem od was, czy kiedyś te bluzy powrócą, ale były limitowane, nie zdążyliśmy kupić, bo już szybko zeszły, więc postanowiliśmy z całym, z moim zespołem Pixy Shopu, że dodamy do sklepu kolejnych 300 zestawów, więc to pierwszy, ten lepszy, od soboty będą dostępne na sklepie Pixy, więc zapiszcie sobie tą datę, żeby nie przegapić takiej okazji. Mam nadzieję, że ta niespodzianka wam się podoba. Jeżeli tak, strzelajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. A teraz przejdźcie na moje konto w wersji deweloperskiej. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej. Moi kochani, przypominam wam, żebyście się bawili razem ze mną i pisali w komentarzu, jaki skin wam się najbardziej podobał z dzisiejszego odcinka. A przed wami, moi drodzy, ukazuje się nowy ból. B800 ból, który jest inspirowany filmem Terminator. Spójrzcie, jak on wygląda. Połowa bóla jest cyborgiem. Nawet z tyłu logo bóla też jest półnormalne, półcyborgowe. W sumie nie wiem, czy można czaszkę nazwać czymś normalnym. Generalnie podoba mi się mega. Najbardziej na głowie ten amplituner. Interfejs, nie wiem jak to nazwać, to tutaj tak mu lata, jak się pewnie zastanawia, jak mu się czacha, dymi, no to na czerwono mu skaczą te wszystkie słupki, więc przetestujmy go sobie. No i uwaga, czy mamy dodatkowe strzały? Oczywiście, że mamy dodatkowe strzały, więc punkt dla bóla. Szybko nabijamy sobie ulcika i zobaczmy, czy jego szarża się czymś różni. Uwaga, let's go! Tak jest, spójrzcie tylko, teraz ból, gdy szarżuje, przed nim pojawia się taki jakby hologram, ekran, spójrzcie na to. Widzicie? Z celownikiem i z różnymi innymi informacjami. Bardzo fajny skin, koniecznie będę musiał mieć go w swojej szafce, więc daję temu skinowi za to, że ma dodatkowe animacje oraz animację ataku 8/10. Lecimy dalej. Spójrzcie tylko, nasza kochana Jessie została remodelowana. Nie będziemy jej testować, bo wszystkie jej podstawowe ataki wyglądają tak samo, ale tak ona się teraz różni od poprzedniej. Jest po prostu ładniejsza, ta grafika jest bardziej dopracowana. Ale nie o Jessie tutaj mowa, przeskoczmy sobie na sam koniec i spójrzmy na włamywaczkę Jessie, która kradnie pucharki z Mistrzostw Świata Brawl Stars. Jest przecudowna, wygląda taka jak pani kot, obróćmy ją teraz w koło. Ma chyba taki jakiś grawitron, tam by, to bym to nazwał, czyli broń z magnesem, która przyciąga różne rzeczy i kradnie. No i spójrzcie na jej armatkę, jest to kotek, który przypomina mi troszeczkę Drifta z Fortnite'a. Wypróbujmy tego skina. I proszę bardzo, dźwięki są te same, ale animacje są dodatkowe. Teraz nasza Jessie strzela kulą energii, która jest okrągła. I zobaczmy jej armatkę. Leci kotek, boom! Niestety kotek nie ma dodatkowych animacji, a mógłby miauczać, bo było to na pewno o wiele ciekawsze. Postawmy sobie jeszcze tutaj, o, na przykład armatkę drugą i zobaczmy jak strzela. Strzela takimi niebieskimi pociskami. No, bardzo ładny skin. Ja się jaram w opór i daję temu skinowi 10/10. Nasz kochany Dynamike doczekał się złotej edycji oraz srebrnej. Spójrzcie, który to już jest skin do Dynamike'a. Masakra. Ja sam osobiście chyba bym nie wydał 35 tysięcy, bo na początku oczywiście trzeba kupić srebrny wariant, żeby móc odblokować złoty. Uważam, że za dużo już jest skinów do Dynamike'a, więc ja bym się nacieszył jakimiś innymi świątecznymi, zbajerowanymi, sportowymi niż tym złotym i srebrnym. Ale i tak mi się podoba, więc daję mu takie... No dobra, ustalmy, że wszystkie złote skiny są na 9, a srebrne na 7. Złoty wariant skina otrzyma również nasz kochany Karl. Jest to też już któryś z kolei skin do Karla. Tak wygląda srebrny wariant. Proszę bardzo. A tak wygląda złoty wariant. Czy będziemy go testowali? W sumie wypróbujmy sobie złoty. Zobaczymy, czy jego kill-off się czymś różni. Chociaż w to wątpię. Tak jest. Karl rzuca zwykłym, podstawowym kill-offem. A szkoda. Zobaczmy tylko, jak odpalę tornado, czy za mną będą te takie smugi złota się... też poruszały, uwaga. Walimy ulta. No, cień złota za mną był, ale nie było tych takich dodatkowych animacji błysku. Co mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem, daję mu 9.
Oczywiście nasza kochana Bibi też doczekała się srebrnej i złotej edycji. Proszę bardzo. Tak to wygląda. A złotą sobie przetestuję. Nie chciałem testować wszystkich złotych skinów, żeby to nie było za nudne, ale ta Bibi, ona jest taka bardziej, bym powiedział, ruda? Jak Jacob? Miedziana? Nie złota? Czy atak? No właśnie, guma balonowa też jest niebieska. Mogłaby być złota, mogłaby być. Za takie pieniążki mogłaby. No bardzo, bardzo fajnie wygląda, ale nie kupujcie Bibi, bo wygląda na rudą, a nie na złotą. No i teraz, moi kochani, zaczynamy z najlepszymi skinami. Spójrzcie! Bagnisty Jean, jak on wygląda, jak go wybiorę? Jestem w lobby, też on się chowa, dopiero później wyskakuje, a wokół niego lata jakaś rybka? What the hell? No i sprawdźmy sobie tego Jeana. Czy ma dodatkowe animacje? Oczywiście, że ma animacje dodatkowe, ale jak ten atak wygląda, jak się rozbije na poszczególne części? Wow! On strzela ławicą rybę, która na początku jest skupiona, a później się rozbija na różne części. No, powiem wam, że nie sądziłem, że aż tak super cel mnie zaskoczy, jeżeli chodzi o Jeana. No i teraz czas na ulti. Czy ulti będzie dodatkowe? Proszę, niech będzie jakieś... No, uwaga! Wow! Czy wy widzieliście? Jean strzela teraz potężną rybą, która przyciąga przeciwników. Patrzcie na to. Woohoo! Co to była za ryba? Jakaś tołpyga albo, ja nie wiem, jakaś, jakiś wieloryb. Czy co to jest? Ja na rybach się nie znam, możecie dać znać w komentarzu, co to jest za rybka. Wow! Ona miała chyba jeszcze kilka oczu. Kozacki skin! Daję mu mocne 10 na 10 i muszę koniecznie mieć go w swojej szafce. Skoro mowa o skinach, to moi kochani, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu FARAL przed zakupem każdego skina. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę dużo pomaga, a wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawlstars. Wtedy mój kod automatycznie wam się wpisze do sklepu, więc moi drodzy, lecimy z kolejnym skinkiem. Kolejnym zadymiarzem, który doczekał się nowego skina, jest oczywiście Stu. I spójrzcie, bezgłowy jeździec Stu. Oczywiście jest to inspirowane Ghost Riderem, więc zobaczymy, jak on wygląda. Dlaczego ten Stu ma łeb jak dynia i jeszcze w dodatku jednego zęba? I proszę bardzo, strzelamy. Wow, czym my strzelamy? Takimi jakby toporami? Co to jest? I mamy oczywiście ulta i podpalam za sobą na zielono podłogę. Fajna peleryna w kształcie takiej halloweenowej twarzy. Zarąbiście to wygląda. I co mogę powiedzieć? No, dosyć fajny jest ten skin, tylko szkoda, że na przykład głowa mu nie spada z głowy, jak daje ulta czy coś takiego. Byłoby to o wiele, wiele lepsze. No, ale tak czy siak daję temu skinowi 8 na 10. A kolejnym skinem jest hrabia Pengula. Co? Spójrzcie, pan P... Jako Dracula, jakie maruszki fajne. Znaczy, no w sumie hrabia Dracula miał takie nastraszone chyba włosy, tak mi się wydaje. Wypróbujmy go. No i uwaga, czym nas zaskoczą? Czym rzuca hrabia Pengula? Rzuca! To jest trumna. Normalnie chłop rzuca trumną. No nie mam pytań. Jak wygląda baza robocza pana P? Uwaga, leci trumna i... Wyskakują małe drakulki, które strzelają nietoperzami. Nie no, coś pięknego. Już myślałem, że Jean będzie lepszym skinem, ale tu chyba hrabia Pengula wygrywa. Tutaj idą łeb w łeb. Mocna dycha. Zobaczcie, nawet jak rzucam podstawowy atak, to pęka ziemia, gdy uderzy po koźle. Nie no, niesamowity skin. No mam nadzieję, że go wygram, jak będę z JJ-ką walczył w serii win równa się skin. Czas na Squeaka, moi kochani. Jest i Squeak duch. Maszyna zniszczenia. Drugi skin do Squeaka. Tak wygląda. Bardzo fajny, wypróbujmy go. No i mam nadzieję, że ma dodatkowe animacje. Co wy na to? Podstawowego ataku animacja jest? No oczywiście, że jest. Zmienia się w ducha, który przykleja się do oponenta, straszy go, a później wybucha. Spójrzcie na to. Nie no, kurczę. Ale czat, uwaga, czekamy na ulti. Ulti jak wygląda? Woo! Okej. Po prostu rozrzucamy wokół siebie, nie wiem, z 6 lub 5 duchów, które straszą, a później wybuchają. Rzućmy teraz tego ulta na bota i zobaczmy, jak się wszystkie duchy naraz do jednej osoby przykleją. Leci! Lataręka, duszki, boom! Piękny, piękny skin. Koniecznie będę musiał mieć go w szafce. Daję mu też 10 na 10. Pan Kruk dostał nowy skin. Jest to Kapitan Kruk. I to też już jest któryś z kolei skin do Kruka. Ma teraz Kruk taką złotą pelerynę. Wow! I taką fajną cieszynkę, nie? On będzie tak stał w lobby? Tak, on tak chyba stoi w lobby. Spójrzcie na to. Wow! No i zobaczmy, czy są dodatkowe animacje. Miejmy nadzieję, że tak, że tego nie zepsuli, że dodali tylko wygląd. Uwaga, tak jest, rzucamy jakimiś nożami
podobnymi, coś jak miał Batman. Nie wiem, jak to się nazywają te noże. Możecie napisać mi, jak się nazywają noże Batmana. Ja tylko wiem, że to się nazywa shuriken. Takie rzutki. I uwaga, czy jest jakiś dodatkowy nowy ult? Lecimy! Woohoo! Oczywiście, że tak. Nawet ziemia pęka, jak uderzamy. No dobra, tutaj Supercell się postarał. Fajny skin, jest pelerynka, bardzo widoczna. Super bohater kruk. No kurczę, daję mu też mocne 10 na 10. I spójrzcie na to. Gale dostał skina, który nazywa się Pogromca Duchów Gale. Jest on hybrydą i on ciąga, moi drodzy, Squeaky. Jest to Pogromca Squeaka, czyli Squeak Buster. Wow! I powiem wam szczerze, że jakbym zobaczył po aktualizacji, nie oglądając mojego dzisiejszego odcinka, takiego oponenta na mapie, to bym nie wiedział, co to jest za postać. Spójrzcie, czy to wygląda wam na Gale'a? W życiu! Okej, okay, czym on strzela? Strzela duszkami. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Duszkami strzelamy. Jeszcze nie mogę się doczekać ulti. Uwaga, leci ulti. Co jest? Czy wy widzieliście? Poleciał przepotężny duch Squeak, który uciekł mu z jego armatki, tak? Jeszcze raz. Wow! Nie no, co to jest za kozacki skin? Powiem wam tak, no tego skina to ja koniecznie muszę mieć w swojej szafce. Co skin jest lepszy? Woohoo! No, cudowne, cudowne. Halloweenowe skiny zaskakują, a przypominam, że wielkimi krokami zbliżają się święta i będziemy niedługo testowali nowe świąteczne skiny. Amber też się cieszy nowym skinem, złotą i srebrną edycją. Jest to czwarty skin. Nie będziemy jej testowali, bo jej podstawowy atak pewnie też jest normalny. Ale ta złota wersja, a czyli srebrna wersja, wygląda bardzo fajnie z tym złotym ogniem. Nie uważacie? Przyszedł czas na Surge'a. Surge Kong, maszyna zniszczenia. Okej, okay. I mamy tutaj czwarty skin do Surge'a z bananem w ręku. Okej, okay. Na plecach jest jakiś piorunek. No i jestem ciekawy, jak wyglądają jego ewolucje. Wybieramy i próbujemy. Surge ma trzy ewolucje. Wokół niego tutaj lata mały helikopterek. Jak oglądaliście King Konga, to jak King Kong wchodził na wieżę z tą kobitą w ręku, oto wokół niego latał helikopter, żeby go tam strącić, czy go tam kamerowali, rozumiecie? I teraz wokół niego lata też malutkie dwa helikopterki, nie mam pytań. Strzelamy jakimś nowym atakiem. Co to jest? Jakaś ziemia? Nie mam pojęcia, czy to jest jakieś zielone banany? Ewolucja, tak wygląda przed ewolucją, a po ewolucji, uwaga. Wow, dostaliśmy skrzydeł. Mamy teraz samolot na plecach. Nie no, ale pięknie ten skin wygląda. Ewolucja. Miasto pod nami się pokazało i teraz mamy hełm na głowie. Co jest? Jeszcze jedna ewolucja, tak? Tak, jest jeszcze jedna ewolucja i teraz co będziemy mieli? Banan w ręku. Banan w ręku, hełm i samolot na plecach. Po prostu dodatkowo się ubrał ten skin. Ja pierdziu. No jak dawno nie grałem Surge'em, no to teraz jak kupię tego skina, będę nim cały czas grał i się flexował. Coś pięknego. 10 na 10. I nasza koletka dostała srebrny i złoty skin. Fajnie wygląda złota kolet. Podoba mi się bardzo. Wypróbujmy. Uwaga, strzelamy. Tak, podstawowy atak w kształcie serduszka. Szarża normalna, bez dodatkowych efektów. I powiem wam, że ten złoty wygląda na niej jak taki bardziej, bym powiedział, zielony niż złoty. Chyba po prostu na niej już się osiadła patyna, bo była miedziana. No dobra, nieważne. Lecimy z ostatnim skinkiem. Ostatni skin, jest to Baza. Zły Baz był z pieskiem, a teraz mamy pana Rezy Szerzu Baz. Zobaczcie, trzyma w ręku taśmę filmową, bardzo fajny kaszkiecik, okularki i megafon. Akcja! Lecimy. Bardzo fajny ten sezon Brawlywoodowy, mi się podoba. Znaczy sezon, aktualizacja, uwaga, atakujemy. On jakiś taki duży się mi wydaje na mapie, ten bazik. Czym my atakujemy? To chyba są pieniądze albo jakieś notatki. Scenariusze chyba rzuca, tak? I uwaga, przyciągamy. Jak wygląda nasz ulti? Taśma filmowa, ależ to jest koks. Spójrzcie na to jeszcze raz. Toczy się po ziemi i przyciągam oponenta. Znaczy, ja się przyciągam do oponenta. No bardzo fajnie, bo są dodatkowe animacje. Jaram się w opór takim skinkiem. No to, moi drodzy, tak. Daję mu również 10 na 10. Także to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. No i pamiętajcie, że już na dniach pojawi się odcinek, gdzie będziemy testowali nową chromatyczną zadymiarę, która nazywa się Lola. 15 tysięcy łapek i wrzucam od razu odcinek, więc zostawiajcie lajki. No i zapraszam wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie bluzy, które pojawią się już w tę sobotę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!